Koło godziny 18:20 weszła pani z psem na ręku. Zrobiło dużo huku, wyzwisk, cały stek poleciał. Wszystko działo się w drzwiach między kruchtą a wnętrzem kościoła. I tutaj właśnie przed drzwiami zostawiła w kruchcie tego właśnie psa, jak się później okazało, nieżywego. Było to widoczne, ewidentne przestępstwo dokonane na terenie świątyni. Wyjaśniamy okoliczności zajścia, do którego doszło wczoraj w jednym z kościołów w Szubinie. Informacje o sytuacji otrzymaliśmy od proboszcza parafii. Z przekazanych nam informacji wynika, że wczoraj około godziny 18:20 podczas odprawianej mszy do kościoła weszła kobieta, trzymając na rękach martwego psa. Kobieta wykrzykiwała różne słowa wulgarne. W tej chwili przesłuchujemy świadków i ustalamy, co dokładnie krzyczała kobieta i do kogo kierowała te słowa. Przy ołtarzu nie słyszałem, bo ja mszy nie przerywałem, bo znając ją już wcześniej z tych różnego typu wyzwisk, które były także kierowane pod moim adresem, ze złośliwości, nie wiem dlaczego, ale po prostu względem innych ludzi i całego świata. Więc domniemywam, że te adresy były też pod moim adresem, jeśli się tutaj pojawiły. Wychodząc z kościoła, pozostawiła w kruchcie kościelnej martwe zwierzę i opuściła kościół. Kobieta została jeszcze wczoraj zatrzymana na terenie Szubina. Jest to 62-letnia mieszkanka tego miasta. Przebywa ona aktualnie w policyjnym areszcie. W sprawie jesteśmy w stałym kontakcie z szubińską prokuraturą. Te czynności, które jeszcze wczoraj zostały przeprowadzone w kierunku zakłócenia obrządku mszy, a także w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Jednak czy i jakie zarzuty usłyszy ta kobieta, będzie wiadome dopiero po tym, jakie decyzje w tej sprawie podejmie prokuratura. Kobieta jest znana miejscowym policjantom, jednak nie była nigdy notowana kryminalnie. Mamy wątpliwości co do jej stanu zdrowia, jednak nie dysponujemy żadną dokumentacją medyczną, która poświadczałaby, że kobieta jest chora.